Witam serdecznie. Dziś zrobimy sobie prosty przepis na czerwoną kapustę z cebulą i z marchewką. To będzie wykowane na zimę, bardzo delikatne. Będzie to mięciutka kapusta, także świetna do obiadu. Pyszna sprawa, rzecz prosta, więc ja Was zapraszam na przepis. Do przepisu potrzebujemy czerwoną kapustę, jak widzicie, 3 cebule i 3 marchewki. Będzie też potrzebna sól, a to w pierwszym etapie, później będziemy robili zalewę. Więc zaczynajmy. Więc z kapusty zrywamy tylko te wierzchnie liście okrywowe. Tego też. Przetnę ją na 4 części, żeby lepiej mi weszło na siatkownicę. Ten jest taki mniejszy kawałek, więc w całości. No i można to zrobić właśnie tak jak ja, przy pomocy siatkownicy, albo też możecie to zrobić przy pomocy noża. Więc kiedy kapustę już mamy tak poszatkowaną, na tej samej siatkownicy musimy poszatkować cebulę lub pokroić cienko nożem. No i cebulę już mam też ogarniętą, więc teraz weźmiemy normalną tarkę i zetrzemy sobie marchewkę. Więc skoro mamy poszatkowaną kapustę, cebulę i marchewkę, teraz dodajemy 2 płaskie łyżki soli. Sól nie jodowana, normalna, kamienna. I to wszystko musimy bardzo dokładnie wymieszać. Można tak trochę porozgniatać w dłoniach. Dobra, i tak wymieszaną kapustę z marchewką i z cebulą zostawiamy na 2 godziny, przykrywając oczywiście. Niech to sobie odpoczywa. Więc widzimy się, u Was to będzie parę minut, a u mnie 2 godziny muszą minąć. Więc po 2 godzinach kapusta już wyraźnie jest bardziej miękka. Już to się wszystko razem fajnie przegryzło. Dobra, to teraz do tej kapusty potrzebujemy duży garnek. W garnku mam 2 litry wody. Do 2 litrów wody dodaję szklankę octu, niepełną szklankę cukru, 5 sztuk, 4-5 sztuk liści laurowych, 6 sztuk ziela angielskiego i około łyżeczki pieprzu czarnego w kulkach. U mnie pieprz kolorowy. I to wszystko musimy teraz zagotować. Oczywiście musimy to rozpuścić, zanim się nam to zagotuje, garnek rozgrzeje, więc rozpuszczamy cukier i doprowadzamy do wrzenia. Zalewa zaczyna nam się już gotować, więc to jest ten czas, kiedy po prostu dokładam tą kapustę. Oczywiście wraz z całym tym sokiem, który się wytworzył. Teraz zamieszam to dokładnie. Teraz po raz można to sobie zamieszać, ale teraz ważna taka informacja. Gotujemy od 15 nawet do 25 minut. Chodzi o to, żebyście sobie sprawdzili, jak jest to twarde, jaka konsystencja Wam odpowiada. To też na tym etapie można teraz bardziej sobie ją albo dodać pieprzu, albo dodać można sobie cukru. No to jest ten etap właśnie, w którym możecie to sobie jeszcze doprawić. Więc ja to już tylko przykryję
Teraz po raz zamieszam, mówię tak co 5 minut przynajmniej i gotujemy od 15 do 25 minut. Więc widzimy się za chwileczkę. Ok, moja kapusta się gotuje prawie 20 minut. Ja już ją wyłączę, przed chwileczką sobie sprawdziłem, na smak jest ok. Jest u mnie, jest delikatnie chrupiąca, ja taką właśnie chcę. Taką chcę sobie zawekować. No i teraz taką gorącą kapustę od razu przekładamy do słoików. Przekładamy do słoików, ona jest bardzo gorąca, więc po przełożeniu do słoików, oczywiście nie do samej góry, tylko najlepiej do tego, jak się słoik zaczyna zwężać, do tego miejsca nałożyć kapusty, dolać zalewy, zakręcić i włożyć i przykryć po prostu jakimś ręcznikiem ciepłym. One się same zaciągną, nie trzeba ich w ogóle zagotowywać, nie trzeba z tym nic zrobić. O, widzicie, ja to sobie trochę jeszcze ubiję, dołożę troszeczkę jeszcze kapusty w ten sposób. Ok. Jak ubijacie, to ta zalewa już się podnosi do góry, ale teraz wezmę sobie normalnie łyżkę i do pełna zaleję tą zalewą, która jest w garnku, tą gorącą oczywiście, tak żeby nic nie wystawało. No i co? Taki słoiczek zakręcamy. Oczywiście, bo ktoś mi zwrócił uwagę, że nie wycieram brzegów, więc wycieram brzeg słoika. Dokręcam i wkładam właśnie w taki ręcznik lub w koc i one sobie do rana tam będą stały i same się zaciągną. Zobaczycie, świetny sposób właśnie, jak macie coś bardzo gorącego, że te słoiki same się zaciągają. Ale jeżeli chcecie, możecie również to zrobić w piekarniku, tak jak często robię, że piekarnik ustawicie na 130 stopni, wkładacie te słoiki do piekarnika zimnego, ustawiacie na 40 minut i po 40 minutach otwieracie piekarnik, wyłączacie go i na pewno też się fajnie zaciągną. Więc ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam na kolejne moje przepisy.